Hej, hej, dzień dobry drużyno! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3 i znajdujemy się oczywiście dalej w Podmroku, a dokładniej w kolonii Mykonidów, gdzie... No właśnie, ku naszemu zaskoczeniu, a w zasadzie mojemu zaskoczeniu... Tu mam jakąś gadkę. Ku mojemu zaskoczeniu znaleźliśmy tutaj pana Mackowatego. I to całkiem normalnego. W sensie, podobno się wyzwolił spod kontroli tego takiego jakiegoś wielkiego umysłu. No nic, zlecili nam zadanko, które bardzo możliwe, że doprowadzi nas do rozwiązania sprawy z naszą kijanką w oku. No dobra, ale zanim oczywiście gdzieś tutaj pójdziemy... Co ty? Za co dostałem 20 punktów doświadczenia? Pikantna kiełbasa wieprzowa. Świeczka, to wszystko jest oczywiście niestety jako kradzież. Bo wolałbym raczej w żaden sposób nie narazić się tym tutaj mykonidom, bo wygląda to trochę jakby... Oni faktycznie mogli byli być dosyć potężni. Znowu dostałem 80 punktów doświadczenia. What the hell, za co ja to dostaję? Dobra, plecak. Ty, a tutaj mamy jeszcze jakiegoś deryt, kościana opończa, handlarka. Ulala. Zagadajmy. Seems the shrooms are letting in more people every day. You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Bejlen's his name. Krasnoluda Bejlena. No, w sumie to nie widzieliśmy go. Right. Never mind. A jak wygląda? Będziemy się rozglądać. Blue tunic. Dumb as a stick. No to nadal nie słyszałem. No ale dobra, potrzebujesz pomocy? Knock yourself out. But don't come begging for coin if you find him. You try to ransom him to me. You'll find yourself skint and stuck with a fat old lout. Ja, chyba się nie lubicie, co? Kim on jest dla ciebie? My useless husband. Można było się spodziewać. No dobra, ale pokaż mi, co masz na sprzedaż przy okazji. Co my tutaj mamy? Barwniki, amulet, kojące słowo, masowe, kojące... O, masowe kojące słowo, spoko sprawa. Zbroja pierścieniowa plus 16 KP, ale to jest ciężki pancerz. Dodatkowo kolcza koszula. O, proszę bardzo. I tutaj klasa pancerza 15. Zyskaj premię plus 1 do rzutów obronnych, testów, cechy opartych na zręczności. Przeszywanica plus 2, 13 KP. Skórznia plus 2, 14 KP. To jest to, co mamy tak naprawdę. I żrący kiścień. I masz dużo golda, słuchaj, dobra, to już wiemy, z kim będziemy mogli handlować, jeśli przyjdzie nam przyjdzie nam to wszystko sprzedawać, nie? Co to jest? Bożeż, ty mój zarodnikowy sługa. Jezus Maria, ale te są ohydne. Trochę przypominające... trochę przypominające te wszystkie grzyby z The Last of Us. Czy to wybuchnie? Jezus Maria, wlazłem w to. Pozwolę sobie włączyć tryb turowy. Jezus Maria. Ach. Grzyby, kurde. No dobra, czyli tutaj nic raczej nie mamy. Będziemy musieli tak, znaleźć tego grzybiorza. I będziemy musieli znaleźć tą babeczkę, o której oni mówili, żebyśmy się pofatygowali i wzięli od niej jakieś tam składniki alchemiczne. Aha, tutaj można przejść, bo ja tak muszę w ogóle ogarnąć teraz w tym podmroku, co jest możliwe do przemierzania, a co nie. Płonący kryształ rozpadlinowy. Okej, bierzemy. Co to jest? Głęboki dół. O! Pytanie, czy chcę go dotykać? your keen eyesight, the hole below you soon plummets into an abyss of impossible darkness. No, może lepiej nie gadać do tego, co? Faint sounds echo against unseen stone. Nothing discernible by eye or ear. Nie było tu żadnych rzutów na spostrzegawczość. Your call echoes as it plunges downward, before gradually fading away. Czyli głęboko. Kurde, powiem wam, że problem jest następujący. Bardzo możliwe, że to jest coś, co pod nogami... Stop! Czekaj, coś w tym drzewie, tak jakby niewidzialna ręka mnie sięgnęła w jego stronę, te wyżłobienia... Coś znaczy swoje terytorium, lepiej uważać. Kwiat susurowy. Haha, tu jest jakaś krew. Tu można zejść na dół. Ty, a co tutaj mamy? Odszukaj Bejlena. To prawdopodobnie tutaj moglibyśmy zejść. Kotlina grozy. O, świetne miejsce. Nie mówiłem, że się trochę cykam? O, shit. Hakowata poczwara. Czy to właśnie to pilnuje tutaj przejście? Kurde, znowu mi się zresetował komputer. To jest niesamowite, nie? Nie wiem już, co jest przyczyną. Naprawdę. Dobra. Kotlina grozy. Można byłoby te bibogrzmoty rozwalić, bo podejrzewam, że one wybuchają. Ale my tego zdecydowanie nie chcemy. Bo może się nam to jeszcze przydać. Do czegoś. Do jakiejś walki z czymś, co no tutaj okazuje się być grozą. Dobra, więc lepiej do tego nie podchodzić. Ale możemy zejść sobie na dół. Przynajmniej tak mi się wydaje, że możemy sobie zejść na dół. O, jeszcze lepiej, słuchajcie. Tu jeszcze jest więcej tych... Co tam się dzieje? Ktoś tutaj coś... Czekajcie, ktoś tu coś widzi. Coś tu się dzieje. Bejlen, kościana opończa. A. Tylko że teraz jest pewien problem. Bo zastanawiam się, czy aby nie będzie tak, że jak rozwalę to mi... Jakbym to zaczął rozwalać, w sensie strzelać do tego z ognia, to nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Pytanie, czy to wybucha ogniem, czy niekoniecznie. Czekajcie, rzućmy w to na przykład. Aha. Aha. O kurde. A, nie. Kurde, zastanawiam się nad rozwaleniem tego, tylko że ja się... Tylko z drugiej strony nie wiem, czy ten gość nie Chociaż stoi tak bardzo po środku, że bardzo możliwe, że jego ogień nie dosięgnie. No przecież, spróbujmy, co nam szkodzi. Przecież to nie moje życie. Zupa grzybowa. Karla zyskuje inspirację. jakby to powiedzieć, no nie dał rady. Mhm. Nie dał rady. Uratowaliśmy Bejlena, powinniśmy sprawdzić, jak się miewa. No chyba nie. Znaleźliśmy drzewo susurowe, teraz musimy tylko zdjąć nieco kory. Shit. No to chłop w takim razie nie dał rady, słuchajcie. Zwój niewidzialności. Lina i nóż. Ej, ale ten zwój niewidzialności jest całkiem git. Pytanie tylko, co byśmy dostali, jakbyśmy go uratowali. Ale zwój niewidzialności jest całkiem git. Jest całkiem git. Czy coś jeszcze tutaj było? Zwój piórko spadania, proszę bardzo, bierzemy. No, najważniejsze jest jedno, że to oczywiście nie my weszliśmy tam i nie my zginęliśmy. Jep. No trudno. Baba i tak go nie lubiła. Więc może będzie nam to miała, wiecie, powie, że okej. A macie to, co ze sobą niósł? A właśnie, czekajcie, on mówił o jakiejś... jakiejś sakwie. I tu niestety nie udało nam się... No właśnie. Tu niestety nie udało nam się rzutu odpowiedniego trafić. Raczka. Tu niestety rzutu nam się nie udało odpowiedniego trafić. Czekajcie, my stąd przyleźliśmy. Dobra, bo tych zostawiliśmy fez w tyle. Tych zostawiliśmy fest w tyle. Czy tutaj jest... Aha, to się łączy. Dobra. I możemy iść tu na dół. Tylko, że jak pójdziemy tu na dół, no to nie. To jest, kurde, w innym miejscu. Ej, w ogóle chyba wydaje mi się, że mi się quest w jakiś sposób albo zgliczował, albo jakoś inaczej poszedł. Mianowicie mamy tutaj, zobaczcie, porozmawiaj z Bejlenem. Ale no zdecydowanie nie da rady z nim porozmawiać już. Wydaje mi się, że Z is dead. Z is dead, baby. Dobra, przejdźmy sobie tędy. I zobaczymy, czy reszta dobrze rzuci na sztukę przetrwania, czy tam na spostrzegawczość, już nie pamiętam, co tam było. Jak to się łączy, ta ścieżka? Tu jest dużo krwi, tak by the way. To za każdym razem potrzebuję w jakiś sposób mapę sobie narysować w głowie. Tego, gdzie jestem, bo... nie mam zielonego pojęcia, czy później mi się uda wrócić. No dobra, da się radę tutaj na dół? Ale nie, wszyscy. Okej, okay. I gęsiego, dokładnie, nie podchodzić do tych wybuchających ciulstew. Bardzo ładnie. I zapraszam wszystkich już tutaj. Trzeba będzie babie powiedzieć, że niestety nie udało nam się uratować jej męża. Co tu było? O, pięknie. Bierz szpadel. I czy to była jego skrzynka? No, okej. Bomba prochu dymnego, super. No dobra, łączymy się w całość i wracamy do pani grzybiarki. Podejrzewam, że mimo wszystko nie będzie zadowolona jednak, że nie udało nam się go uratować. Co mąż, to mąż, nie? Jaki by nie był, to jednak mąż. Jest daleko od tego grzyba, już raz kurde się naciąłem. Come on. Well? Ej, słuchajcie, są dwie opcje. Uwolniłam Bejlena, powinien wkrótce powrócić. Well, that's something at least. Of course that old bugger needed help with a simple job. A z drugiej strony? Dead. Worthless old fool. He had one bleeding job. Love? Never heard of it. Bejlen was a rotten old bastard. Treated me like an old shoe for 70 years before his mind started to go. Softened him up. Made him realize how much he needed me. Losing his mind was the only good he ever did by me. Collecting noble stock. Valuable mushroom. We've a shop in Baldur's Gate. The locals go mad for it. Not no more though. Co sprawia, że zacno rośl jest taka cenna? I've yet met an ailment I couldn't help. Baldness, blindness, poison, piles. Jezu, na wszystko. It cures my dangerously underweight purse. Okej. Okay. I'll find my way out. No point hanging around this den of misery. Nie, czekaj. O kurde, no i co, i pójdzie, tak? No trudno. Chociaż nie, mam nadzieję, że tutaj zostaniesz, bo ja jeszcze mam zamiar z tobą kiedyś tam pohandlować. Dobra, czyli tak, tu w lewo raczej nie, bo nie chcemy do beboków. To w takim razie sprawdźmy sobie tę odnogę i zobaczymy, czy... A, tylko może bym się tak rozdzielił. Okej, martwy Duergar. Dobra, na skradaku. Dlaczego na skradaku? Zrujnowana wioska. Ano dlatego... Ano dlatego, że nigdy nie wiadomo, kto tutaj szuka. Jest i widzi nas. A my musimy odkryć tą mgłę. Żarnica. Dobra. Kęs łotrzyka. Dawaj tą żabnicę. I to nam się łączy. A tutaj w ogóle można przeskakiwać. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, sprawdźmy co tutaj. Kusza raczej nie. Mykonid. Możemy wziąć ten strzęp ciała, nie wiem do czego mi tam naprawdę będzie potrzebny, ale bierzmy. No i właśnie. I tutaj jest coś niebezpiecznego prawdopodobnie. Bo jest krew. Muchomor rojowy. Jezu, ja nie wiem czy ja gdzieś tutaj mogę zeskoczyć, wskoczyć, czy nie. Na przykład na te grzyby, nie? Żeby zejść tam jeszcze niżej. Ale chyba raczej nie. Dobra, to bierzemy agat. Jak najbardziej, bo to do sprzedania będzie później. Krótki miecz pierwszej krwi. Nietypowy. Poka, poka. Najnowsze. 3 do 5... Ej! 3 do 15! Całkiem niezłe, tylko mamy brak biegłości w tym. A nasza kochana... 7 do 19. A w razie czego... Astarion? O! Ma biegłość. Ma biegłość. No to co? Astarion? Cyk. A weź na drugą rękę tak czy inaczej ten sztylet. Przyda ci się. Czyli mamy 2 brońki. Super. Okej. I możemy zejść też tutaj niżej. Czyli tutaj jest siatka, po której można zejść niżej, albo... Tak po bożemu w tym miejscu. No dobra, to co? Idziemy resztą? Chodźcie tutaj. Koleżki. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. A tu jeszcze jest ścieżka. Wait. This way. Czyli tędy. Wolałbym jednak iść, tak wiecie, od góry, nie? Czyli mieć taki high ground, widok z góry na to wszystko. O, świetnie. Coś mi się wydaje, że to jest... To jest to coś, co mieszkało w tej dziurze. Oho. A tu jest coś. Hakowa poczwara. I jeszcze jedna chyba tam, bo widać poruszający się zakres widoczności. W sensie jego wzroku. Ej, w sumie dobra opcja, nie? Jeśli się jest pierwszy raz w jakimś miejscu, to skradając się, czemu się odpalił tryb turowy? Ja pierdzielę. Aha. Dobra, to już wiem, co jest tam w podziemiach. What the... Shit. Teraz pytanie, czy za każdym razem to tutaj wyskakuje, czy nie? Czy ja mam w ogóle zwój ożywienia, czy nie? Zwój ożywienia... Kurde, obawiam się, że zwój ożywienia... To miała Shadowheart. Shadowheart, gdzie ty masz zwój ożywienia? Dobra, bierzemy. Powiem szczerze, że... Dobra, musimy sobie tutaj dodać chyba znacznik. Jak mogę oznaczyć znacznik? O, właśnie. Wielka żaba? Tak to wyglądało trochę. Wielka żaba. Dobra. Teraz co? Teraz w takim razie... Ja pierdzielę. Dobra, spadamy stąd. Ewidentnie to nie jest miejsce dla nas. Znaczy, co prawda byliśmy obici. Czyli mieliśmy mniej punktów zdrowia. Ale kurde, praktycznie to od razu zszarżowało na nas. Jednym strzałem nas ubiło. To jest niefajne. Mam nadzieję tylko, że to w innych miejscówkach nie będzie nam wyskakiwało z podziemi. Ja pitole. Normalnie trochę wyglądało to tak jak żaba z tego, z Wiedźmina, nie? Dobra, czy ja mogę się uleczyć? No bo wiecie co? Zróbmy tak. Mimo wszystko. Mimo wszystko zróbmy tak, bo szkoda trochę zaklęć na to. Dobra. Widzę, że Shadowheart będzie naszym takim wabikiem na cały wpierdziel. Co to jest? Ty, ale... Co on się tak świeci? Dobre miejsce na zasadzkę. Dlaczego tracę stan ukrycie? Dlaczego? What? Gek! Got someone sneaking up on us. Nie widziałem typa. Got ourselves an infiltrator. You move pretty quietly. Not quietly enough for my liking, though. Noise gets you eaten down here. Reckon I'll hush you before something hungry comes along. No. His fist grips an axe. On his gnarled grey skin you see the absolute sprite. O, to się dogadamy. Okej, religia. Zastraszanie? Nie. Perswazja? Też nie za bardzo. Itlit mądrość. O, tak. Pokaż mu swoje piętno. To też nie byłoby głupie. No, w końcu na coś się zdało, nie? Every army needs grunts to run in and die first, even the absolutes. But spoil my hunt, and you're dead. A na co polujecie? To jest pytanie zasadnicze. Told you, hunting. Slave ran away, took Sergeant Thringe's boots. Gotta kill the slave and fetch back the leather. Or the bosses in Moonrise will have Thringe's hide. Help? You don't even know what you'd be up against. No to wytłumacz. Slaves got herself some protection. Hiding up there in a Mykonid circle. Can't get past those rot flowers. They get in your head, make you see things. Chodzi o to, jak ona się nazywa? Laughing. I'll wait here. She'll make a run for it eventually. Then I'll get her. Sergeant told me to. Besides, we're talking about a slave. Good. Do well, and there might be a reward for you back at camp. But that comes later. Boots first, then you'll get what's coming to you. Czyli to chyba chodzi o tą handlarkę. Deep gnome slave. They all look the same. But this one's got fancy boots. She's with the rest of our expedition across the lake. Special mission for the absolute. No dobra. Czyli mamy zadanie. Wyblakły dziennik. Czyli rozumiem, że jak tutaj sobie będę przechadzał, to ogólnie jesteśmy kolegami już, tak? Ogólnie już jesteśmy kolegami. Mam przynajmniej taką nadzieję. Sprawdźmy to. Prosta toksyna. No, łopatę. Kolejna łopata mi raczej niepotrzebna. Dobrze wiedzieć. Znaczy, dobrze mieć też kumpli. Tutaj. Okej, i tu nam się ładnie to łączy wszystko. W całość. Tu nam się to wszystko ładnie łączy w całość. Tu nic. Tu nic. A co to jest to? Krzywa różdżka kuli ognia. To ciekawe. Czymże to może być? Krzywa różdżka kuli ognia. Dawaj to od razu na Gale'a. 4 do 8. To można w jakikolwiek sposób użyć? Jeden raz w czasie walki możesz w ramach akcji rzucić tą wadliwą różdżką czar kuli ognia. Aha, dobra. Rzuć czar. Dobra. Kula ognia 8 do 48. Ej, spoko! Taki jednorazowy item na to, żeby zadać obrażenia. Git good. Coś tutaj. Zachlapany dziennik. Nie, nie miałaś tego brać, miałaś to przeczytać. Mocno nadpalony dziennik. Własność Butryna. W jednym zaledwie kilku czytelnych wpisów autor zastanawia się, czy kiedykolwiek zobaczy jeszcze swojego przyjaciela, który wyruszył na powierzchnię. Znam go? Chyba nie. O, punkt orientacyjny. Podmrok plaża. No to powiem, że jak tu wyglądają tak plaże, to... Ja dziękuję bardzo. Dziura? O, tu jest też ciekawie, słuchajcie. Ogień gore. Nie można tam dotrzeć. A jednak chciałbym. Dobra, czyli tutaj mamy też już jeszcze kolejną ścieżkę. Tu. Czy tu? Okej, sprawdźmy to. Nic takiego. O, piórko, spadanie i... A ten przemoczony list? Przeczytaj. Odbiorcy zachowanie ostrożności na dalekim brzegu jeziora Hebanowego, ponieważ krążą pogłoski o rogach grasujących w okolicach. No to właśnie ich znaleźliśmy. Tam nie da rady przejść. Zmiażdżony. No proszę. Co ich zmiażdżyło? To bierzemy, to zapasy obozowe. Ale co to jest? Zgniła ryba. Le. To zgniłe nie chcę. Uplawiony krwią dziennik. Jezus Maria, ile tu jest dzienników? Przeczytaj. Liczne kamienie szlachetne. Opis licznych kamieni szlachetnych. A, to też jest obozowym zapasem. Dobra, i zwykła pałka. Rozumiem, że tutaj już jest... łódź. O kurde, dobra, czyli ja nie mogę jej wykorzystać, tej łodzi. Bo... się chyba zdenerwują, co? Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale mamy całkiem sporą część tego podmroku odkrytą, to mi się podoba. Oczywiście jeszcze zostaje nam tutaj ten obszar z tymi takimi dziwnymi potworami i tym tą wielką żabą. No i możemy ewentualnie jeszcze pójść właśnie gdzieś tutaj. Magiczna wieża. Dobra. Słuchajcie, to w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku o 16:00. A dzisiaj zapraszam was do 2 playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.